początku troszeczkę za dużo luzu. Tutaj przede wszystkim u Tomka Brigmana, bo wiadomo, że Błoniak swoje punkty najlepsze z ligi musi zdobyć. I tutaj rzucał pod naciskiem, ale ma rękę do rzucania i po prostu trafi. Gratuluję chłopakom postawy. Uważam, że to był jeden z najlepszych meczy, jakie rozegraliśmy pod względem gry zespołowej, tak w obronie, jak i w ataku. Nie było indywidualnych popisów, tylko przez cały moment, cały mecz był widoczny zespół i ten zespół grał od początku do końca. Wiadomo, że tam jeszcze 2-3 straty za dużo i można byłoby mi wymagać lepszej skuteczności w rzutach osobistych, ale głębokie ukłony w stronę zespołu, który zagrał naprawdę konsekwentnie i wygrał wyraźnie spotkanie. No, cały czas liczymy na tą grę. No, wiadomo, że potencjał mamy, jaki mamy, ale jeżeli ci gracze, których mamy, będą grać przynajmniej na swoim poziomie, to jesteśmy w stanie zespołową obroną i zespołową grą w ataku wygrać praktycznie z każdym w tej lidze. No, ale to, tak jak mówię, to musi być zespół od samego początku do końca i zawodnicy grają przynajmniej na 70% swojego poziomu.